Seans dla każdego. Historia kina dla początkujących i zaawansowanych. Bond. James Bond. Here's Johnny. Houston, we have a problem. Patrzę, patrzę na to. Aż mi się chce wyjść z kina. Nie wyobrażamy sobie, drodzy Państwo, sezonu filmowego bez interesującego kryminału. I słusznie. Ten gatunek od zawsze robił wysoką frekwencję w kinach. A w roku 1960 Francja, a z nią reszta świata, śledziła porachunki gangsterskie w filmie autorstwa specjalisty od kryminałów Claude'a Sauteta pod tytułem Ryzykanci. Gangstera, który znalazł się na smutnym finiszu swego przestępczego procederu, zagrał Lino Ventura, aktor specjalizujący się w odtwarzaniu mężczyzn ponurych i przegranych. A już myślę, że to jest budyśmen. Dla kogo? Dla jednego z dwóch. W pamięć widzów zapadł na tyle silnie, że w Paryżu ma plac własnego imienia. W Ryzykantach Lino Ventura ucieka przed policją, która urządziła na niego obławę. Jego byli wspólnicy i niegdysiejsi kompani, u których szuka pomocy, nie chcą mieć z nim już do czynienia. Teraz to szanowani biznesmeni w białych marynarkach i w drogich limuzynach. W dodatku okazuje się, że ich dobrobyt miał całkiem realną cenę. Po prostu sypnęli starego kumpla, a policja za cenę tego donosu przymknęła oko na ich dawne sprawki. Filmowi kryminalnemu blisko do filmu akcji, do thrillera, do dramatu, czy do kina typu noir, a więc tego posępnego i mrocznego. Za pierwszy film w typie kryminalnym uchodzi dziełko francuskie pod tytułem Historia pewnej zbrodni, nakręcone przez Ferdynanda Zecke, jednego z pionierów kina, jeszcze w roku 1901. Tutaj pewien rzezimieszek włamał się nocą do banku, pozbawił życia strażnika przy pomocy noża i uciekł z pieniędzmi. Trwonił je właśnie w towarzystwie kurtyzan, gdy został aresztowany. W kostnicy przed zwłokami kasjera pada na kolana i prosi go o wybaczenie. Już wtedy film hołdował zasadzie crime must never pay, czyli przestępstwo nie popłaca nigdy. Z tym, że o tym przestępca przekonuje się dopiero wtedy, gdy zostaje zdemaskowany, schwytany, osądzony i ukarany. Film kryminalny, który nawiązywał do klasycznej literatury tego typu, koncentrował się właśnie na postępach śledztwa, które prowadził albo zdolny policjant, albo genialny detektyw amator, jak choćby Herkules Poirot z powieści Agaty Christie. Żeby zagadka była bardziej skomplikowana, autorzy powieści, no i filmów, często stosowali w swoich dziełach tak zwaną konstrukcję wyspy. Czyli obierali za miejsce dokonania zbrodni jakąś zamkniętą przestrzeń, wyspę właśnie, albo pensjonat na odludziu, albo na przykład wagon kolejowy, w którym doszło do zabójstwa. Wiadomo, że nie mógł go dokonać nikt z zewnątrz, więc mordercą musi się okazać jedna ze znanych nam osób. Reflektor podejrzeń przesuwa się nieustannie z jednego podejrzanego na następnego, a osoba mordercy i tak okazuje się zaskoczeniem. No to zupełnie jak w klasycznej historii tego typu pod tytułem Morderstwo w Orient Expressie, którą Agatha Christie napisała w roku 1933. Pomysł był tak udany, że od tamtego czasu tę kryminalną historię przenoszono na ekran aż 4 razy. I widzom zupełnie nie przeszkadzało, że od dawna wiedzą, kto jest tym mordercą. Od czasu tamtych wczesnych opowieści film kryminalny dorobił się sporej liczby odmian gatunkowych, z których przywołajmy te najważniejsze. Jak na przykład dramat sądowy. To historia, która rozgrywa się na sali sądowej, a batalia toczy się o to, czy oskarżony zostanie uznany winnym, czy też wybroni się z pomocą adwokata.
Widz ogląda więc często pełen napięcia pojedynek, na rację, na znajomość sztuczek prawnych, ale też odsłania się tutaj poważny dramat psychologiczny, ponieważ gra często toczy się o najwyższą stawkę, jaką jest życie ludzkie. Tak właśnie sprawy się mają w klasycznym dramacie sądowym pod tytułem 12 gniewnych ludzi Sydneya Lameta z roku 57. W pewne parne popołudnie ława przysięgłych obraduje nad sprawą młodego ojcobójcy. To, że on jest mordercą, wydaje się z początku więcej niż pewne. Ale przysięgły numer 8, grany przez Henry'ego Fondę, zgłasza wątpliwości. Możemy się mylić. Być może próbujemy uwolnić winnego. Nie wiadomo. Ale mamy uzasadnione wątpliwości. Werdykt ławy przysięgłych musi być jednomyślny. Dochodzi do burzliwej dyskusji, w trakcie której coraz więcej przysięgłych zaczyna wątpić w winę chłopca. W rezultacie wszyscy wychodzą z budynku sądu przekonani, że to nie on jednak jest mordercą. Inny aspekt historii kryminalnej naświetla film detektywistyczny. Tu centralną postacią jest detektyw właśnie, prywatny bądź policyjny, który mierzy się z zagadką zbrodni lub innego poważnego przestępstwa. To silna i bogata osobowość, często mężczyzna po przejściach, który w trakcie śledztwa obszernie korzysta ze swego bogatego doświadczenia i zawodowego, i życiowego. Często bywa nosicielem jakichś głębszych prawd i jedynym sprawiedliwym w świecie przeżartym przez korupcję i finansową, i moralną. Tak właśnie prezentuje się widzowi jeden z najsłynniejszych detektywów, jakich zna literatura i film, mianowicie Philip Marlowe z powieści Raymonda Chandlera. Tę postać interpretowali na ekranie wybitni aktorzy. Od Humphreya Bogarta, przez Jamesa Garnera, po Roberta Mitchama. W naszym teatrze telewizji Marlowe miewał twarz Jerzego Dobrowolskiego, Witolda Pyrkosza czy Piotra Fronczewskiego. A skoro mowa o kryminale detektywistycznym, o Filipie Marlowe i o Humphreyu Bogarcie, to aż się prosi, by przywołać kolejną odmianę filmu kryminalnego, jaką jest kryminał w typie noir. Film noir to stylistyka, która objawiła się najpierw w kinie amerykańskim lat 40. i 50., a potem z sukcesem zadomowiła się w Europie, zwłaszcza we Francji. Tego rodzaju historie rozgrywają się w półmroku dosłownym i w półmroku moralnym. Zanika tu podział na dobro i zło. Film nie prawi morałów. Dobro nie zawsze wygrywa, a zbrodnia często pozostaje bez kary. Bohaterowie bywają w jednej chwili nikczemni, by za moment wykazać się szlachetnością i wielkodusznością. Miało to wówczas źródło w szeroko popularyzowanych teoriach Zygmunta Freuda. Ta niejednoznaczność i ta migotliwość postaci dotyczyła zwłaszcza kobiet. Maybe you love me and maybe I love you. You know whether you love me or not. Femme fatale często uwodzi naiwnego i zakochanego w niej mężczyznę, manipuluje nim i popycha go na drogę przestępstwa. Całą antologię tego typu chwytów filmowych zawiera klasyk czarnego kryminału pod tytułem Sokół Maltański z roku 1941. If you'd love me, you wouldn't have needed any more on that side. Spora część detektywów, których oglądamy na ekranie, to policjanci wykonujący swoje śledcze obowiązki, ich poczynania zawodowe, ale też środowisko czy życie rodzinne oglądamy w tej odmianie kryminału, którą nazywamy kryminałem policyjnym. Widownia jest ciekawa dość hermetycznego świadka
jakim jest formacja policyjna, więc filmy na ten temat kręcą wszystkie kinematografie świata. Często są to serie filmowe lub seriale policyjne podążające za kolejnymi zagadkami rozwiązywanymi przez poruczników, Kodżaków czy Kolombo. Osobną odmianą kryminału policyjnego jest tak zwany buddy cop movie, czyli film o policjantach współpracownikach, członkach na przykład tego samego patrolu, a często i przyjaciołach. Tu klasykiem okazała się z czasem seria filmowa pod tytułem Zabójcza broń, gdzie takich policjantów przyjaciół grali Mel Gibson i Danny Glover. Filmu policyjnego w Polsce dorobiliśmy się właściwie dopiero w latach 2000, choć wcześniej odnotowywaliśmy tu interesujące precedensy. Przez cały PRL nasza kinematografia produkowała filmy, które były reklamą milicji. Milicja. Dokumenty poproszę. Dobry wieczór, to już nasza władza nie mówi. A właściwie to jaki dobry, jak te mordy tu widzę. Panie, chyba sobie nie zde... Do pana trzeba specjalne zaproszenie? Znasz Coca-Colę? Jak mi jest gorąco, to piję. Uważaj, żeby ci się zaraz zimno nie zrobiło. Chodzi mi o Coca-Colę, waszego kolegę z bazaru. Pierwsze słyszę. Jego też pewnie nie znasz. Nie. Pseudo. Nie wiem. Nie wiesz. To może po 48 godzinach sobie przypomnisz. Pani też go oczywiście nie zna. Panie, to były za sanacji. A dla pana to ja jestem obywatelka. Filmy po pierwsze pokazywały pracę milicjantów jako niezwykle wymagającą, ofiarną, a ich samych jako ludzi niezwykle kompetentnych, kulturalnych, wykształconych, a w dodatku przystojnych. Co najmniej tak jak Stanisław Mikulski czy Janusz Gajos. Po drugie, filmy milicyjne przemycały takie oto przesłanie, iż w Polsce Ludowej przestępcy wywodzą się zazwyczaj ze sfer podejrzanych już na pierwszy rzut oka. Z bumelantów, z prywatnej inicjatywy, z wolnych zawodów jak adwokaci czy dziennikarze. Także z kręgów artystycznych jak najbardziej. Od nich ciężko pracujący obywatele PRL-u powinni się trzymać z daleka. Po trzecie wreszcie, film milicyjny wykładał jasno, że w Polsce Ludowej nawet bardzo przebiegły przestępca jest po prostu bez szans. Milicja bowiem ma tak rozbudowaną strukturę i takie wybitne kadry, że wpadka jest po prostu nieuchronna. Mówiły, że w piwnicy są jeszcze dwa miejsca, zajmij się nimi. Podnosić rękę na kobietę? Co to za manier? Tych rozwiązać, a tych związać. Przeszukamy mieszkanie i tę piwnicę, o której była mowa. Policja to rozbudowana i skomplikowana struktura. A przecież dokonanie wyrafinowanego przestępstwa to również kwestia drobiazgowego planowania i rozmachu. O takiej właśnie operacji opowiada ta odmiana filmu kryminalnego, która relacjonuje przygotowania do napadu, przeprowadzenie akcji, ucieczkę przed policją, no i podział łupu. Zyskała ona angielską nazwę Heist Movie, czyli film o napadzie, o skoku. Filmów o napadzie nakręcono tysiące, a tych bardziej znaczących w historii kina no, uzbierało się co najmniej kilkadziesiąt. Bo w trakcie organizowania i przeprowadzania napadu krzyżują się rozmaite interesy. Ujawniają się napięcia, łamią się nawet najtwardsze charaktery. Napad jest więc dla kryminalistów rodzajem oczyszczającej apokalipsy. Ta w najwyższym stopniu wymagająca i stresująca akcja staje się probierzem
gra ludzkich postaw. Prawi, no, jeżeli znajdą się tacy w tym gronie, prawi mogą od biedy wyjść z całej sytuacji obronną ręką, a łajdaków czeka i tak sprawiedliwa kara. Tak rzecz przebiega w jednym z najgłośniejszych heist movie w filmie pod tytułem Ronin z roku 1998 z Robertem De Niro i Jeanem Reno. Tutaj zebrało się kilku wysokiej klasy. Najemników z całego świata chwilowo bez zajęcia, jak dawni japońscy samurajowie, którzy utracili swojego protektora. Zostali zaangażowani do skoku, którego cel jest do ostatniej chwili nieznany. Łącznikiem z tajemniczym zleceniodawcą, a nimi jest piękna, tajemnicza kobieta. Akcja porwania walizki z nieznaną zawartością nie kończy się jednak sukcesem. Roninowie zostali wykorzystani i zdradzeni, ale przecież oni mają również swój honor i ich nikczemny zleceniodawca niebawem się o tym przekona. Nasze rodzime kino kryminalne odnotowuje kilkanaście historii o napadach. Przypomnieć wypada zwłaszcza film oparty na wydarzeniach prawdziwych. Widziałaś kiedyś pancerną kasę? Dajżeż mi spokój. Zobacz, to jest duża stalowa szafa. Myślisz, że ja głupia jestem? Tu masz dwie stalowe płyty, żużlem wypełnione. Tu masz tak samo drzwi podzielone na pół. Pełna pieniędzorów. Rozumiesz? Tu masz tysiączki, pięćsetki, setki. To tak samo. Tysiączki, pięćsetki, setki, pięćdziesiątki, na dole drobiazg, nieważne. Ile mniej może być? Nie wiem. No zgadnij, ile mniej może być? Nie wiem, milion. Co? Stan kasy 18 634 200 zł. W sierpniu 1962 roku w miasteczku Wołów, to niedaleko Wrocławia, doszło do napadu na miejscowy oddział Narodowego Banku Polskiego. W wyniku napadu skradziono 12,5 miliona złotych, a średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło wówczas dokładnie 1680 zł. Napastnicy późnym wieczorem za pomocą prostych narzędzi ślusarskich dostali się do pomieszczeń bankowych, następnie obezwładnili strażnika, po czym przez wybitą przy użyciu podnośnika samochodowego dziurę w stropie dostali się do skarbca. Milicja początkowo była bezradna, no bo trudno było przypisać włamanie któremukolwiek z tuzów świata przestępczego. Zdecydowała się więc użyć podstępu. Podano nieprawdziwą informację o zaplanowanej wymianie pieniędzy w skali całego kraju. To w tej sytuacji sprawcy zaczęli szybciej pozbywać się banknotów, no a te miały spisane wcześniej numery, no i nastąpiła wpadka. Dopiero wtedy okazało się, że milicja mogła nigdy nie wykryć sprawców, ponieważ nie byli to zawodowi przestępcy, a przeciwnie. Tego desperackiego kroku podjęli się miejscowi prywaciarze, którym banki odmawiały pożyczki na rozwinięcie ich interesu. A oni już, no już zakosztowali lepszego życia i nie zamierzali się tak łatwo poddać i wycofać. A że skoki takie jak ten i inne przestępstwa kończą się często więzieniem, więc było więcej niż pewne, że pojawi się także film kryminalny w odmianie więziennej właśnie. To opowieści o pobycie w więzieniu czy w zakładzie poprawczym z jego obostrzeniami i ze specyficzną hierarchią oraz z obyczajem zrozumiałym tylko pod celą. Oczywiście film o tematyce więziennej często opowiada o tym, jak się z tego więzienia wydostać, czyli o ucieczce, nieraz brawurowej, często bardzo pomysłowej. Wśród wielu, wielu dzieł na ten temat zwraca uwagę film Zbieg z Alcatraz z roku 67, mimo że jego akcja nie toczy się za kratkami. Film opowiada historię gangstera, w tej roli Lee Mervin, który został oszukany przez swojego wspólnika przy podziale łupu. Kumpel zostawił go umierającego, zabrał 93 tysiące dolarów i zbiegł z jego żoną. Gangster trafia do więzienia, ale ucieka i przeprowadza obmyśloną za kratkami zemstę. No, nie spodziewa się, że przyjdzie mu się zmagać z całym syndykatem zbrodni. Ale największą niespodzianką jest to,
że reżyser przez cały czas wysyła sygnały, z których wynika, że nie ma właściwie pewności, czy to, co oglądamy, ta cała zemsta, dzieje się naprawdę, czy to tylko projekcja, czy to być może sen, marzenie kryminalisty, który jednak ciągle pozostaje za kratkami. Jeżeli w trakcie akcji kryminalnej film wywołuje silne emocje negatywne, zwłaszcza napięcie i lęk, mamy do czynienia z kryminalnym thrillerem. Taki film wykorzystuje napięcie, niepewność, tajemniczość wypadków, które nie zawsze są zrozumiałe, a najczęściej bywają groźne. Taki kryminał penetruje często ludzką psychikę, gdzie czają się zjawiska budzące lęk i grozę. Bohaterami takich filmów bywają seryjni mordercy, bywają psychopaci, gwałciciele, porywacze. A zdarza się, że poczucie osaczenia przychodzi z zupełnie niespodziewanej strony, jak w thrillerze pod tytułem Ptaki Alfreda Hitchcocka z roku 63. No tutaj zwykła dziewczyna, która przyjeżdża do nadmorskiej miejscowości, zupełnie niespodziewanie zostaje zaatakowana przez mewy. I to staje się początkiem niezrozumiałych, a makabrycznych wydarzeń. Kino kryminalne nieźle prosperuje także w odmianie gangsterskiej, mafijnej, zwanej również mob movie, ponieważ bohaterowie są tu często poddani mafijnym naciskom i szantażom, czyli właśnie mobbingowi. Zwłaszcza kino amerykańskie dorobiło się tutaj bardzo znaczących obrazów. Wymieniamy jednym tchem, dawno temu w Ameryce, Chłopcy z Ferajny, Droga do zatracenia, Baksy, Aniołowie o brudnych twarzach, Mały Cezar, Nietykalni, Wrogowie publiczni, Kasyno, Człowiek z blizną. A patronuje wszystkim tym fabułom arcydzieło Francisa Forda Coppoli pod tytułem Ojciec Chrzestny z roku 72. Przypominamy, kończy się druga wojna, szefem nowojorskiej mafii jest sędziwy Don Vito Corleone, w tej roli niezapomniany Marlon Brando, a jego pomocnikami są dwaj synowie. No bo trzeci syn tego Don Vito, Michael, w tej roli Al Pacino, absolwent wyższej szkoły, jest przeciwny działalności ojca. Kiedy rodzina Corleone odmawia udziału w dystrybucji narkotyków, staje się przeszkodą dla innych mafii. Dochodzi do nieudanego zamachu na Dona Corleone, a następnie do wielkiej wojny nowojorskich gangów. Nie ma też nic zaskakującego w fakcie, że kryminał w odmianie mafijnej rozwijał się w krajach, gdzie nieźle prosperowała sama mafia. Wiele kryminałów mafijnych nakręcono więc we Włoszech. Zwróćmy tu uwagę na film z roku 2019 pod tytułem Zdrajca. Jego bohaterem jest Tommaso Buscetta, jedno z najgłośniejszych i najbardziej znanych nazwisk współczesnej mafii. Jako jeden z czołowych przedstawicieli Cosa Nostry sprzeciwił się organizacji, złamał zmowę milczenia, tak zwaną omertę, i zaczął współpracować z włoskim i amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Został świadkiem koronnym w 1986 roku podczas wielkiego procesu wyjawił wszystkie tajemnice sycylijskiej mafii. To dzięki niemu na ławie oskarżonych zasiadło 460 lokalnych mafiozów. Buscetta to postać niejednoznaczna, bo z jednej strony bezwzględny mafiozo, który ma na sumieniu wiele zabójstw, a z drugiej strony honorowy boss, któremu moralność i lojalność w stosunku do prawdziwego kodeksu mafijnego kazała ujawnić sekrety mafii. Wbrew przywódcom Cosa Nostry, którzy zdradzili jego zdaniem prawdziwy honor i te prawdziwe, rzekomo, wartości. Filmy kryminalne niemal we wszystkich odmianach mają za temat zdarzenia ponure. A przecież nie musi to być reguła. Dlaczego? Ano dlatego, że istnieje przecież taki podgatunek jak komedia kryminalna. W tego rodzaju historiach okazuje się, że przestępca nie zawsze bywa groźny. Czasem jest też śmieszny i głupi. A jak kto inteligentny, to da mu radę nawet bez używania broni. Wystarczy spryt, wystarczy inwencja, no i trochę tupetu.
kiedy oglądamy filmy kryminalne, właśnie z tego czerpiemy największą otuchę. It's gone.